Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Spellcaster University. A więc tak, osada, czy w sumie uniwersytet, szkoła, jak zwał, tak zwał numer 3, tym razem w wiosce. Inaczej mówiąc, ostatniej lokacji, którą znam z mojego poprzedniego podejścia. I tak, dziś zaczynamy tutaj, ogarniamy co trzeba, jak trzeba, przygotowujemy się na wielkie starcie z nieznanym. I no, zacznijmy od, zobaczymy co my od króla właśnie. Więc tak, nowe pomieszczenie zaawansowane. Co my tu mamy? Zaklinanie woźny, zabójcy. Zabójcy, zaklinanie woźny. Wiecie co? Z tych wszystkich rzeczy mamy podstawowe klasy. Weźmiemy woźnego. Więc tak, pierwsza rzecz zrobiona. Druga, zanim coś dalej będziemy robić, musimy szybko przestawić. Najważniejsze rzeczy tutaj. Przygotować po prostu wszystko, co jest jak najlepiej. Podnoszę ogólnie sytuację teraz. I tak, ciągniemy karty, zobaczymy co będzie. Kasę alchemiczną już mamy, kot fajny, ale nope. Prywatny pokój na początek. Klasa cienia, pokój nauczycielski, klasa alchemiczna, pokój nauczycielski, zdecydowanie. Kolejne dobranie, stołówka, apteczka, pokój nauczycielski, stołówka, dobra. I mając takie już zdanie, jeszcze tam o tym ciągniemy, możemy zaczynać coś mniej więcej robić, więc tak. Zacznijmy od, w sumie od czego? Od wstawienia tutaj pokoju nauczycielskiego, bo czemu by nie? Teraz tak, powyżej pokoju nauczycielskiego dałbym właśnie tutaj pokój dla uczniów, tak zachowując trochę klasykę. A tak, tutaj powyżej tego dałbym salę alchemiczną. Prawda, nie jest najlepiej połączona, ale mniejsza. I teraz mamy praworządny zły, neutralny zły, praworządny zły, bo oczywiście praworządny. Obok tej sali bym dostawił stołówkę pierwszą, nad którą będzie, powiedziałbym może nawet atak dormitorium. Oraz powiedzmy, że też może, nie, pokój woźnego jeszcze pomyślę. Oraz prywatny pokój tutaj? Dobra, może być. Woźnego jeszcze, jak mówiłem, pomyślę. Drugiej stołówki póki co nie wystawiam. Tutaj damy magię cienistą może? Tutaj tak, będzie magia cienia, chaotyczny, dobry, neutralny. Neutralny, dobry, nie ma nikogo, kto byłby praworządny, nie będzie tak. Pokój woźnego jeszcze pomyślę? Dobra, niech będzie tutaj, trudno. Praworządny, dobry. Doskonały pedagog, jakby to było potrzebne dla woźnego. Ale dobra, ciągniemy ostatnią kartę. Wspólny pokój, pokój dla uczniów, prywatny apartament. Prywatny apartament. Może trochę za wcześnie na to, żeby to jeszcze wykładać, ale biorę od razu na przyszłość. Jedno ciągnięcie tutaj. Dobra. Dobra, więc to już gotowe. Aktywujemy nasz pierwszy dom magii. Przy czym powiem szczerze, że tym razem aktywuję tylko jeden na raz, gdyż niczej potrzeby aż tak bardzo brać kilku. O kurczę. To tutaj mamy podwójną specjalizację. Nie wiem, czy to będzie najlepsze. Nie planowałem czegoś takiego, powiem wam szczerze, od razu. Ale tak, chyba zarzucimy w takim razie dwa domy. Zarzucimy coś takiego. Tym razem, żeby było trochę inaczej. I ciężko będzie mi teraz wymyślić, jak to nazwać. Ale tak, to jest dom mocno specjalizacyjny, więc też w sumie, czy to jest dobre? Wiecie co, nie. Raczej weźmy taki typowy, powiedzmy, pod właśnie taki generystów, czy może niedobry w każdej dziedzinie, a jednocześnie świetny, jeśli chodzi o ostatnie poziomy. Dobra. Teraz możemy myśleć tylko
nazwę dla nich, bo chyba zostawię tą piórko w takim wypadku. A, wiecie co, powiem sobie szczerze, jakoś nie mam dzisiaj nastroju na wymyślenie nazw, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ja jak tylko coś wymyślę, jakaś inspiracja mi przyjdzie, to po prostu... jakby to nie wiem, określić, się od razu to zaktualizuję. Chociaż powiem szczerze, jeśli chodzi o pasję i pracowitość, nie wiem czemu się to kojarzyło. Tak to skojarzyło z skrybą, w szczególności na bazie skryby z znanego filmu. O dwóch galach, co tu pojechali do Egiptu, więc w sumie taka inspiracja niech będzie skryba, po prostu. I zdecydowanie tym razem będziemy nazywać nazwami różnych zawodów nasze domy magiczne. I skoro mam jeden taki dobry, to czy potrzebujemy od razu drugiego? Czy potrzebujemy od razu drugiego, to jest dobre pytanie. Czemu nie? Zarzucimy i co tu mamy? Adept alchemii, wyznawca cienia. Noż, mogłyby nam dać adept alchemii, kurczę, byłoby super. No nie pomyślałem, ale tak. Wyznawca cienia, adept alchemii, komik. To byłoby też dobre. Ale powiedzmy, że tutaj adept alchemii, wyznawca cienia. Ewentualnie adept alchemii i smakosz. Dobra. Powiedzmy, że tutaj właśnie zrobimy taki alchemiczny na początek. Później jeszcze pomyślimy właśnie o magii cienia i o innych dziedzinach jego takich bardziej wyspecjalizowanych. Ale póki co muszę wymyślić, jak ich w takim razie nazwać i co będą reprezentować samym sobą. Taka zębatka może być, dał mi bardziej taki kolor, jakiś ciemniejszy, niebieski, okej. Okay. Tutaj tło bym zmienił totalnie, nawet na takie ciemniejsze. Wiem, że brzydko to wygląda, nie musicie mi ocenić w ten sposób. Coś takiego? Nie, ten kolor totalnie nie pasuje. Może taki niech będzie. Jeszcze tylko tutaj układ jakiś inny. Może. No, to mi się jakoś podpasowało. I tak, jeśli chodzi o ich dom, to niech to będzie dom inżyniera może. Albo rzemieślnika, ale... Rzemieślnik, niech będzie, bo inżynier raczej w siedmiu rzeczy nie istniał. Damy im ubranko takie. I proszę bardzo, niech sobie będą. Przy okazji też klasę ogólnokształcącą usuwamy, bo po co w sumie? Rozumiecie? To jest głupie, żeby to zostawić. I teraz tak, pierwszych pięciu uczniów. Pyk, neutralny, zły, nierozgarnięty, alchemia. Zapraszam tutaj. Mega tajemny, nierozgarnięty. Ojeju, dużo negatywnych rzeczy. Tobie podziękujemy, wiem, że trochę głupio, ale niech będzie. Jesteś genialny, więc zapraszam tutaj. To ciebie tutaj. Wow, dużo tego też ma. Pracowitość to podwójna pracowitość, zdecydowanie tu. Dobra. Mamy kilku i możemy od razu uciągnąć kolejną kartę. To też zrobię. Obraz, klasa magii tajemnej i magiczna zbroja. Klasa magii tajemnej. Zdecydowanie, magię tajemną w takim razie postawimy. A powiedziałbym, że może... Tutaj? Tak, tu zrobimy taki blok. To jest dobra. Był Inkwizytor. Dodatka sprawa, powiem szczerze, jest ciekawa. Bo z Inkwizytą chciałbym mieć jak najgorsze relacje, by zaciągnąć za to. Był Inkwizytor niestety no nie jest może najlepszy pod tym względem, ale dobra, nie muszę gonić za achievementem od razu, więc weźmiemy lepszego nauczyciela. Ładnych apartamentów, a w sumie tutaj możemy go postawić. A, dobre miejsce. Okej. Dobra. No i... Gdzie są uczniowie? Przyleźli? Dobra, dopiero idą. To możemy trochę przyspieszyć. Teraz następną rzeczą, którą musimy zrobić, tak w moim odczuciu, to będzie przygotować tutaj jak najwięcej rzeczy. Pod tym względem, żeby wiecie, być gotowym na wszelkie możliwości. To jest tak, alergia na skorpioki, czyli alchemii nie chcę, czyli gdzieś tutaj. Pilota, tchórz i głuchy, to jest głupi. Nie wyjdzie najlepiej, ale zapraszam w takim wypadku tutaj, bo tu będziemy największe bonusy.
powiedzmy, że jeszcze. Dobra, dobra. Na razie nie możemy za mocnej selekcji robić i mamy wieśniaków. Obok, nie chcę kłopotów, nie lubimy przez to do końca robić się. Wyłączenie świętej magii według przykazań Kościoła Światła. Inkwizycja nas nie będzie lubić, wieśniacy nas polubią. Tutaj wieśniacy nas trochę polubią, a tutaj pomysł. Naturalna czy święta? Powiedzmy, że tutaj chyba tym razem... Mówiłem, że chcę mieć negatywne z tamtymi. Ależ na pewno. Rama magia nam się bardziej przyda. Mamy świętą. Punktów. A dobra, świętą generuję przecież zaciągnięcie z tej. Dobra, to wezmę naturalną, bo najciężej chyba było ją odzyskać. I mamy tutaj wieżę świnek morskich, dyniczkowego nego jednorożca i szklarnię. Będzie lubiła mi kłopoty. Zapewne. Czesna wieża pozwoliłaby naprawdę dużo skorzystać, więc... Wezmę zielarnię, oczywiście. Ten. Ciężko odmówić kolejnej szkole magii. I... O, tutaj się kończy możliwość szkoły. Proszę ciebie. Mam studentów. 7, dobra, czyli jeszcze drugiej stołówki nie trzeba. Ja bym ktoś przyszedł tutaj się uczyć, chociaż mam możliwość alchemii. Alchemia jest preferowana przez nich w teorii. Okej, oni. Teraz uzdrowiciele. Coś wsadzić w powietrze. Ekspertów od magicznych przedmiotów. Uzdrowicieli. Wsadzić w powietrze, zobaczymy. I... Demonologia albo dojo elementalizmu. Jedno z tych dwóch na pewno, ale które? Kurczę, które bardziej? Dobra, zacznijmy od tego. Jest to niebezpieczna szkoła, ale wydaje mi się, że będzie miał coś lepszego. Był inkwizytor, który teraz uczy. Ciekawe połączenie, ale dobra. I to szczerze, załatwię jak najszybciej. Wydaje mi się, że to będzie bardzo cenne. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla nas. A pan zła będzie wolniej działał. Zobaczcie, już trochę ruszył. I dobra, można przyspieszyć. Pierwsza świnka. Pierwszą świnkę w sumie do kogo bym chciał wysłać? Do pana zła bym mógł, żeby błagać go o litość, ale czy to jest aż takie istotne? No nie. Zacznijmy standardowo od wieśniaków. Nie mam jak to pomóc. Więc po prostu zobaczymy, czy wszystko w porządku. Delikatnie, nie chcę na razie się kłócić z kimś jakoś bardziej. W ogóle dziwne, że to jest tak... I no, zaczyna się najgorzej. Nie będę tego czytał, bo nie chce mi się, ale właśnie. Uczą się 15% wolniej, najgorsze co może być. Teraz ważna sprawa. Żeby dziada się pozbyć, musimy przygotować bardzo skomplikowane rzeczy. Ale teraz weźmy kilka szkala. Ten flag, tak, niech żyją szkołą. O, kilka flag. Dam jedną tutaj i jedną tutaj. Król będzie nas teraz uwielbiał. Samoistnie. I tak, a oni sami niech się uczą czego chcą na razie. Co ciekawe, nacisk na alchemię, w sensie specjalizacja nic nie daje. Teraz nierozgarnięty, przyziemny, leń, hipochondria. Zapraszamy tutaj, tak? Nie możemy za dużo odmawiać. Przydałoby się coś, co będzie nam usuwało też są negatywne cechy uczniów. Pamiętam, że były jakieś takie rzeczy, ale... No nie jestem aż taki pewien. I możemy coś brać. Studenci 4. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, dziesiątka. Nadal stołówka wystarczy. Rągę w wioski. Zdecydowanie. Będą nas jeszcze uwielbiać wieśniaki bardziej. Więc tak, zdecydowanie. Trójeczkę na chwilkę. Będzie szybko, super. I
I tak, a tutaj zauważyłem jedną rzecz. Zdrowiedzenie może być bardzo dobrym pomysłem, żeby się pozbyć okończyków ewentualnych, a póki co... Kurczę, nie chciałbym żadnego z tych, ale niestety musimy to, bo to jest bezpieczniejsze. Wszechstronność, okej, okay, potencjalność, ale wiele półki. A, zapraszamy tutaj. Teby nie chcemy. I okej. Okay. Możesz pójść tutaj, bo tam jest za dużo, ale na pyłki, a i tak możesz pójść tutaj. I wydaje mi się, że to może być dobry moment na drugą stołówkę. Jestem, będę musiał też ją ulepszyć, bo to moment łączuchów wsuwać. Ale co z czasem? Póki co chorągiew pana zła, albo cena, znaczy cela. Kurczę, obie rzeczy są super. Ale... Pana zła. Musimy czym prędzej po prostu napędzać moje wszystkie... jak to się nazywa? Elementy. I dobra, mamy orkowego psa. Mamy orkowego psa, dobrze. Powiem szczerze, on jest bardzo istotny na tej planszy. O czym się, mam nadzieję, przekonacie czym prędzej, jak tylko... dostaniemy świnkę morską. Wiem, że nie jest to może najlepsza opcja, ale chcę wam to pokazać. Proszę. Od 10 już mamy zakaz wstępu. Dwie cele, jeden orkowy ogar. A tej święty krużganek i... Wiesz... To jest najważniejsze. Mamy jedno to, to teraz tylko dwie cele więzienne i będzie dobrze. A póki co, dawaj prestiż. Wydaje mi się, że to jest też właśnie bardzo dobra opcja na start. I teraz oczywiście mogłem wziąć niby cele, żeby już być bliżej tego, ale... Chorągiew pana zła wydaje się być... lepszym... długoterminowym elementem. Bo szybciej spowolnimy go, jeśli chodzi o jego działania. A im szybciej on nie będzie nic robił, tym lepiej dla nas. Wyznawca cienia głupi. O, nie jesteś najlepszy. Ale zapraszamy, póki co nie możemy aż tak odrzucać. Tak. I orkowie coś chcą, tu doskonały pomysł, czyli zakoleguj się z orkami. Gwiazda nas nie będzie lubić i król niestety też, ale... Jest to trudne do osiągnięcia. Powiedzmy, że się zgodzę. Nie będzie to łatwe tak w pełni, ale to jest najbezpieczniejsze ze wszystkich, co możemy zrobić. Więc tak, nowy dom magii. Szybko do uczniów, weźmy nowy dom i od razu go aktywujemy. Kurczę, czemu nie ma niczego takiego... idealnie dobrego. Nie, no nie ma niczego takiego super. Poza tym dobrą kondycją i krótkim snem. Wiem, jak to mi się kojarzy z dobrą kondycją i ewentualnie tym, że musimy krótko spać. Nie jest to może idealne, ale weźmiemy takiego gościa w sumie. Będzie to chyba najnudniejszy dom, jaki mógłbym stworzyć, bo będzie to dom tragarzy. Dosłownie tragarz go nazwę. Będę tutaj w sumie wrzucał tych, którzy są może nie najlepsi w nauce. I tak... I po prostu nie mam dla nich wielkich nadziei, że tak nazwę, ale może coś jeszcze z tego kiedyś wyjdzie. Dosłownie nazwam tragarz. Nie będą mieć żadnych specjalnych zaleceń czy zakazów. I teraz tak, każdy... O. Poniżej przeciętnej inteligencji trafia tutaj. Każdy, kto jest dobry, ale nie jest... Alma Dominator Card, alchemii idzie tutaj. Każdy, kto jest dobry i ma bonus do alchemii, idzie tutaj. Super. Załatwione. A teraz nie alchemia to, tylko talia alchemiczna. Świnka morska. Chciałem ocalić na... O tak, tak, tak. Wiem, jak to działa. Nie mam zaklinania, więc to jest super, ale... Nie, Hongi w gildii. Mimo wszystko biorę świnkę. Jeśli mamy się kupować z orkami, to będzie bardzo cenne. Tylko to będziemy musieli być przygotowani na spotkanie, bo teraz mamy większą szansę na to, że pojawi się moim zdaniem najciekawsze wydarzenie, jakie istnieje. I to jest tak, ghoul, kamienie szynami, runy, nekromancja, zielarstwo. Zielarstwo mamy, ale nie mamy nekromancji bezpośrednio. Teraz tak, pozwólcie, że może w sumie też się zastanawia, co byłoby najlepsze dla nas w tej sytuacji. Bo żadne nie jest idealne. Ale coś na pewno będziemy musieli wybrać.
okej. Okay. Jako, że ten Sznybiego totalnie nie znam. Nie mamy ani runy, ani zabójstwa. To zdecydowałem, że wybiorę jedno z tych dwóch i... Kamienia sprawdziłem na poprzednich nagraniach, jest badziewne. Bierzemy gula. Nie wiem, czy damy radę wyszkolić gula, ale to jest najbezpieczniejsza opcja. Dobra. A opiekun tutaj. Na demonologię. W ten sposób, jak już będą się uczyć demonologii, to będą mieli super bonusy. I wiem, że trochę to jest głupie, ale no, wolę specjalistów szykować bardzo dobrze niż inne rzeczy. Teraz tak, niech żyją szkołą, czy kolejne fragi? Tak, niech żyją szkołą. Wspólny pokój. Tutaj i to będzie dla... Dla skrybów, rzemieślników czy tragarzy? A, nie wiem. Jak zostanie na razie dla skrybów. Nierozgarnięty, niezniszczalna sierota, która jest tchórzem i laniem. Tragarz. Genialny, pracowity, ale z przyziemnym śpiochem, który jest brzydki i jest zręczycielem. Kryba. Głupi smakosz, który jest agresywny i leniwy. Wiem, że nie jest to najlepsze dla nas, pewnie skończę jako wieśniak, ale tragarz. Nie będę na razie nikogo odrzucał aż tak bardzo. Cela więzienna. Dobrze. Mamy pierwszą. Jeszcze jedna i będziemy mieć koniec z tamtym problemem. Pierwsze łóżko. Przekaz, będziemy musieli więcej łóżek zaraz pozałatwiać. Bo to definitywnie będzie dla nas teraz jakimś delikatnym problemem. Jest tak, tutaj pokój bliźniego domniczna. Żadna z tych opcji nie jest szczególnie super, więc ulepszymy to. Teraz chaotycznie szybciej będą się tu uczyć. Nie wiem, czy jest aż takie potrzebne i teraz tak. Mamy tutaj opcję, to pójdźmy. Pójdźmy do kogo? Do orków, bo nas bardzo nie lubią. I proszę. To gdybyśmy mieli miksy, to byłoby super. A póki co mamy taki. W sumie orkowego ogara byśmy mogli dostać, ale nie potrzebujemy już. Więc relacje z orkami po prostu plus 10. I teraz tak, tutaj aktywny prestiż, wonosz mnożerny. Oj tak, wonosz mnożerny na to wszystko. Czy nie jest aż takie dużo, bo tylko magia cienia, kolejna magia cienia, no i tutaj szklarnia, czyli zielarnia, ale czym zielarstwo, ale niech będzie. I teraz tak. Musimy wybrać odpowiednią specjalizację. I tam wygląda to, że mam tutaj dwie klasy, jako jedne na razie, jeśli chodzi o dziedzinę. A kurczę, przecież magii cieni nie można. Aj, magii cieni nie można, no tak. Tajemna czy alchemia? Nie, no alchemia chyba było ostatnio, to teraz... Zaryzykujmy, pójdźmy w tajemną. I tak wiem, że to będzie trochę gorzej przez to, że mamy szklarnię, więc tajemna będzie musiała być już dzielona trochę tak. Ale jakoś to zrobimy. Damy radę. Wierzę, że nie będzie tak strasznie źle. I teraz tak, głupi adept alchemii, który jest grzeczny. Tragarz. Magia tajemna, zdolna, nie alchemia. Zapraszamy tutaj. A co ty chcesz? Nic się nie narażnie. No dobra, co takiego? Co my tu mamy? Elementalizm i długi poziom zaklinania. Oj, to będzie cenne. Nie mamy elementalizmu jako tako. Tutaj demonologia, nekromancja. Ale wezmę to. Nie jest to najlepsze, ale bierzemy. A propos elementalizmu. Nawet nie będę czekał. Bierzemy elementalizm. Musimy po prostu rozwijać magię tajemną jak najbardziej. Budynki powoduje, że będziemy mieli elementalizm i zaklinanie, to wszyscy będą się uczyć więcej. Więc tak, teraz tylko specjalistów od magii tajemnej znaleźć będzie super. Ale jak na razie nie widać, żeby chcieli. I teraz... O, swoją drogą też trzeba będzie zrobić jak najprędzej tym razem, nawet nie praworządność. Ale dobra, krypta, czy nekromancja. Oj, tak. W porządku, pedagogika. Super, możemy ciągnąć kolejne. Cela więzienna.
Wiem, że druga dała mi już tamto, ale musimy mieć dwie, tak prostą ustawione. Skończmy z tym raz na zawsze. Stos za minusowy prestiż. Wszyscy mają rodzić wersji do pracy. Nie wiem, czy ten stos jest aż taki ważny, ale... A jak to działa? Zmienić charakter na dobry, że skoczek pozwala szybciej się uczyć magii światła. Jak jest tutaj nauczyciel? Chaotycznie dobry. Postawimy. Niech wszyscy, którzy tutaj się uczą, stają się dobrzy. Czyli teraz będzie nasz główny cel, można powiedzieć. Uczynić wszystkich dobrymi. Nie będzie to najłatwiejsze, ale... Zwykły, ambitny, głuchy bibliofil. Możesz iść tutaj, nieozgarnięty. Ale wyznawca cienia. Co daj plus? A, zapraszamy tutaj. Dobra, kolejne tutaj ciągnięcie teraz, takie. Wiesz, potrzebujemy więcej łóżek, ale potrzebujemy też generacji jakichś rzeczy, które będą pomagać. Dobra, teatr. Od dziś mam zakaz wstępu do tawerny. Jej, pozbyliśmy się tego minusa bardzo szybko. Tak, fajnie. I teraz stajnia. Nope. Bierze dla świnek morskich. Tym razem stawiamy już na poważnie. I dobra, szkoła jakoś sobie radzi. Możemy przyspieszyć. Mam piękną sytuację. Jak tam idzie magia tajemna? Nie najszybciej. Ale najważniejsze, że jakkolwiek się uczą, więc tak. Stajnia, nope. Mandragor, a mogłyby być. Albo prestiż. No. Będziemy mogli teraz sobie łatwo zdobyć pieniądze. Ty idziesz tutaj i pierwsze graduacje. Hurra, wieśnik. On był genialny, ale się nauczył jednego poziomu. No cóż, niech będzie. O! Oho! A to miło, mamy już gula. Szybko. I żeby nie było, uważam, że to jest naprawdę dobre. Bo w ten sposób łatwiej będzie się pozbywać problemów z magiem cienia na przyszłość. Chochlik, pracownik zakładu, spróbuj chochlika. Nie, ale pracownik zakładu też może być znowu wieśniak. No nie będzie, trudno. Przez tym marudzić, musimy chleb pilnować. Skończymy z tym raz na zawsze. Musimy chleb pilnować. Niech i tak będzie. Pilnować, nie pilnować. Przeżyjemy jakoś z tym. Zostaćmy trochę magii tajemnej. A takie pilnowanie zdecydowanie ułatwi życie. Czy ktoś wychodzi? Niestety pewnie tak, bo nie mam wystarczająco dużo łóżek. I teraz muszę sobie przypomnieć w sumie, jak mamy świnkę, czy dało się jakoś załatwić więcej łóżek łatwo. Jednocześnie też ciągnąć kolejną celę. Teraz wiem, że to jest super, ale najważniejsze, żeby pozbyć się tych takich ważniejszych negatywnych cech teraz, kiedy będziemy mieli ich mnóstwo. Więc tak, jednocześnie też wyciągnijmy kolejne rzeczy. I tak, muszę naprawdę się teraz zastanowić, czy był jakiś sposób na szybkie dormitorium. No dobra, powiem szczerze, nie kojarzę. Więc zobaczmy, mamy za mało funduszy, żeby pójść do kupców. A to oznacza mniej więcej tyle, że ze wszystkich opcji. Albo król, albo coś tutaj. Pójdźmy do orków. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Ciężko to zrobić na razie. Ale jak będziemy mieć już mnóstwo many wszelkiej maści, to będziemy mogli mocno dokupować panu zła. Będziemy często to wybierać. Uwierzcie mi. Jak tylko będzie okazja. Ale niestety, jak zwykle mi to dopadło w momencie, kiedy nie jestem gotowy. Pewnie, bo to już jest istna tradycja. A, i teraz takie dobre kondycje. Znaleźć lejn, śpioch. Zapraszam tutaj. Okej. Co to się wyprawia, że liście księgi? Nie wstyd wam, no niestety. Nigdy wiedzę z sił. I Inkwizycja nas nie lubi. Jeszcze raz coś takiego i będziemy mieć może minus 100? Nie, minus 51. Niestety na minus 75 zaczynają się porządne kary, ale muszę zdobyć to osiągnięcie, więc jak będzie okazja, to... Mam nadzieję, że mi przebaczycie to, że gram nieoptymalnie, mogę celowo przegrywać nawet rozgrywkę. I tak, a jeszcze przy okazji, jak nie mamy nikogo, ktoś tak jakoś specjalizuje w tym, to magia tajemna. Macie zelcaną. Potrzebujemy po prostu
magii tajemnej, więc tak. Demonologia i magii portali. Nie jest to idealne. Ale jako, że nie mam nikogo takiego, to macie tak w takim wypadku. Chodźcie tam, uczcie się, szykujcie się i tak. Nekromancja. Super. Ale to jest ciężkie do osiągnięcia. Może to się przydać, jeśli będziemy iść... Dobra. Niech będzie, będziemy chodzić może tym razem na podziemia. Bardziej to... to tak, wezmę. Alergia na skorpiaki, łakomczuchy, gnot sumienny. Jesteś zwykły, nic jeszcze tutaj. Dobra. Dobra, proszę o coś dobrego. Gabinet psychologa. Oczywiście. Przyda się. I świnki. Dobra, do orków. No, znowu to. Nie jest nic związkowego, ale im szybciej to zaliczymy, tym szybciej będę czuł się spokojny. A póki co ciągniemy tak i... Nie jestem pewien, czy to było aż takie potrzebne. Dziwne miejsce też sobie wybrało, ale idziemy w takim razie tam. I wydaje mi się, że to było też do czegoś potrzebne, więc tak. Tak, chociaż w sumie... Nie wiem, czy teraz moje specjalizacje, jak to niektóre się nie będą ze sobą kłócić. Powiedzmy, że wy będziecie się specjalizować w takim wypadku w tym i w tym. Ale to wiecie co, może później, na razie... niestety musimy trochę wycofać. Musimy szybko guli naprodukować. I teraz co wy chcecie? O nie... Minus 30 do orków, bo nie mamy dla nich jedzenia. Wezmę to. Będzie problem z tym, żeby tylko postawić, ale musimy go mieć czym prędzej. Okej, to jest już dobra opcja. Zdecydowanie bardzo dobra, więc tak, na razie tutaj potem to przerzucimy do jakiejś sypialni czy coś. I teraz dobra kondycja, piękność. Chcę znaleźć gnot niestety. Zapraszamy tutaj. No, ale to w sumie później się ogarnie. Właśnie, czy może do stołów? A, do stołówki, czemu nie? Jak będą jeść, to zdecydowanie to jest lepszy wybór. Teraz tak, mandragor, knoł. Terrarium. Nekromancja to była potrzebna? Do góry? Tak, nekromancja, zielarstwo. Idealnie. Idealnie. Dobra, przyspieszamy, bo i tak się nic nie dzieje. I dobrze, co tu jeszcze takiego w sumie jest do ogarnięcia, jak tak sobie myślę. Szczególnego. Widzę, że mam świnkę, to znowu do orków, szybko. Wspominamy, no nie idzie za dobrze, ale musimy, czym prędzej. Alergia na pyłki, to nic takiego, zniechęcenie, smakość, pracowitość. Pójdzie do garza w sumie, co mi szkodzi. Teraz tak, super, ghoul. I czarny księżnik to chyba było lepsze, no ale ważne, że ghoul. Nakręcacz zegarków, zaakceptuję, bo czemu nie. Zielarz. Możesz wziąć. Dobra. Ważne, że mamy jakieś pełne. I tak. O. Nie wiem, czy to przyspieszy, czy nie. Czy nagle wszyscy dostaną tych kijów, czy nie. Ale mam nadzieję, że za chwilę będziemy widzieć znacznie więcej ludzi właśnie z tymi kijami. Czy myślę, że zapomnijcie, gdzie wygląda księżyc? Zdecydowanie dobry wybór. I to jest tak. Oj, nie. Fajne, ale nie. To jeszcze bardziej ulepszyć możemy. Jednak zamiast to preferowałbym dorzucić tak na przykład. Bo wydaje mi się, iż gdyż ponieważ, że właśnie, nieważne co się będzie działo, będzie to zdecydowanie lepsze, żeby wszyscy byli gotowi na ewentualne walki, niż... No, niż po prostu mieć
Ale co? A, najciekawsza sprawa, że w sumie to... Wow! Naprawdę wow! Tak, wow. Myślę, że coś się zmarnuje na gula. Dobra, na razie zostawmy jednak jak jest. Później pomyślimy co dalej. A teraz tak, skryptowałbym polimorficzne klasy zaklinania. Dorzucam zaklinanie. Rzędna, podrzędna, dobry. Jak mówię, teraz dobrze będą dla nas lepszym wyborem. O. Ciekawe jak to będzie wyglądało teraz, kiedy się trzeci raz wybierze. O, bo niby to... Wiecie, aż sprawdzę w sumie. No dobra, niestety. Nie znalazłem informacji, więc... Wydaje mi się, że nie, że zaryzykuję i tak. Może nagle wszyscy to dostaną po chwili. I nie ukrywam, nie narzekałbym na to. Czy mamy miejsce jakieś dobre na niego? Jest to idealne, ale proszę bardzo, niech sobie będzie. Jakie to piękne. Ja też tak zdolny, ale ma alergię na pyłki. A możesz pójść w takim wypadku tutaj. Zdolna, sierota, powolny, głuchy. Dobra, a i teraz najważniejsza rzecz, czy mamy miejsce, gdzie można to postawić? Nadal nie. Ale tu mamy świnkę, więc idziemy do orków. Aha. Mieli to byłoby fajnie, ale tutaj 30. Dobra. Zdecydowanie jest to dobre dla naszych relacji, a nie koniecznie dla relacji z wieśniakami i innych takich, ale... Nie miałem z tym, żeby narzekać. Adept alchemii, to idziesz do tutaj. A, idziesz tutaj. I w sumie nie wiem, czy to dobry pomysł. Pewnie będzie to kiepskie, ale robimy ludziom dyscyplinę. I jak mamy finanse? Powiedzmy, że nas jeszcze zostaną na płatnych, ale niedługo będzie można bezpłatnie rzucać na te wszystkie rzeczy. I teraz błyskawica, księżycowy cios. Księżycowy cios niech będzie. I są tu jakieś ciekawe rzeczy. Zegar astralny. To jest super. Muszę tylko to zrobić. Niestety przenieść gdzie indziej. Wiem, że nie jest to najlepsze, ale to jest tego warte. Nie wiem, co powodowały te macki, bo nie pamiętam już. Okej. Okej, nie jest tak strasznie źle. I mamy znowu świnkę, a to oznacza znowu do orków. Hurra! Dobra. Dużo nie straciłem. I... ryzykowne gofownice. Musi miałem czym prędzej mieć na wypadek, gdyby orkowie nagle chcieli... jeść. Izba chorych. Zdecydowanie izba chorych, izba chorych. Ty możesz być. Dobra, tutaj też szklarnia, wieża świnków. Wieża świnków. Nie jest to idealne, ale no, bierzemy. I dobra, możemy ciągnąć tylko jedną kartę. Więc tak coś zrobię. Klasa magii tajemnej, wspólny pokój, prywatny apartament. A, klasa magii tajemnej. I... powiedzmy, że kolejni dostaną swój wspólny pokój. Tym razem będą to rzemieślnicy. I tak genialny, wszechstronny, z milionem różnych innych rzeczy niestety. Idziesz tu. I wyrzucimy tutaj, żeby nie było, że ciągle do jednego. I to jest tak... jest coś jeszcze takiego istotnego? Chyba nie. Więc czy teraz... nie, nadal nie można. Oczywiście. Okej. Chłopcy coś chcą, co to takiego? W sumie zobaczymy. Nie wiem. Nie. Tych trzech rzeczy to jest chyba
przydatniejsze. I tak, gdzie skontury zwykłe, już tutaj. A teraz mamy już tu, to. Możesz się postarać bardziej. Zdecydowanie fajne. Lepiej. Mhm. Oczywiście. Lepsze to niż nic. Oj, tak, co prawda były tam jakieś ciekawe rzeczy, ale o tak. I tak. Ochlik jest lepszym wyborem, ale... zaryzykujmy. Może być. Dobra, dobra, dobra. Weźmy to na chwilę. Oj, nie wiem, co się co chwilę przerywa, albo sam sobie przerywam. No niestety, ale kontynuujmy. Co my tu mamy? Kolejna wieża dla świnek morskich. Totalne głupoty, naprawdę, ale... stawiamy ile się da. I lecimy dalej. O, nekromancka, sama mroczna magia. Niech się stają wampirami, niech się stają. Nie jest to może całkowicie idealne, ale... wampiry są w sumie pozytywne. Ciekawe w tej grze, więc tak. Bierzmy co dają. I uwaga, uwaga, kolejne dobieranie. Moja nekromancja 2 to laska nekromanty. A tego nic to będziemy. Niech będzie. Pójdzie się trochę z kijem, tym wiecie, naszym tamtym innym. Ale niech będzie, nie każdy zbędzie wszystko, więc tak. Idziemy do nich. Niestety nie mamy miksury czyszczącej. Więc przypominamy się. I 65. Dobra. Już lada moment będzie koniec. Póki co. Nowy dom magii. Zdecydowanie. Znawca cienia. Oj, tak, oj, tak, oj, tak, oj, tak, tak, tak. Znawcy cienia. Już będą dodatkowo. Po co widzi? I tutaj. Mam dwa pomysły. Który pierwszy mi się pojawi tutaj, ten zastosujemy. W sensie, do którego bardziej pasująca mi się pokaże ta cała konka. Bardziej. Jeszcze raz widziałem klepsydrę, to w sumie. Jak jeszcze raz się klepsydrę trafi, to niech będzie, że wybiorę tą opcję. A jeśli nie, no to wybiorę tą drugą. Jest księga. Dobra, księga może nie jest do końca symbolem tego, co chciałem, ale niech będzie. To w bardzo ciemnych kolorach, jestem tego świadom. Ale będą tu... kultyści. Najprościej świecie kultyści. I tak, wiem, że tu mógłbym zrobić pracowitość pasja, chociaż to już mamy, więc no... ewentualnie dobra kondycja albo krótki sen. A w sumie krótki sen. Nasycenia. Tak, to będzie dobre połączenie. Ewentualnie krótki sens smakosz. Kurczę, super też by było, ale nie, nie mogę tego zrobić, więc mamy kultystów. Teraz oficjalnie, dosłownie mogę już przygotować kogoś, kto by się skupił na magii cienia. I tajemnej. Ewentualnie dodatkowo możemy jeszcze zakazać naturalnej. I światła nie mamy, więc to bez różnicy. Świetnie. Jeśli się budzi resztę, niech wszyscy robią co chcą. No to teraz, proszę, śpieszamy trochę czasu. Zobaczymy, jak to będzie. Przy czym niedługo już i tak kończymy epizoda, bo 44 minuta. I wszechstronny elf, który z gadułą i agresywnym. Więc bogaty. Zostajesz z krybą. Rozgarnięty. Ojo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 j
czymś takim, bo tutaj 25, 25, czyli 50, co? Dobra, zostajesz kultystą. Ty jesteś trygarzem, niestety. Tak samo jak poprzednio trygarz. I na zakończenie wszystkiego prawdopodobnie ciągniemy alchemię, dodając do naszego repertuaru alchemicznego pracownię mikstur. Odległą i galaktyce względem tego, co mamy tutaj. Biorę jego, bo jest dobry. I cóż, na tym kończymy epizoda. I mam nadzieję, że wam się podobał, bo ja jestem nawet zadowolony z tego, jak ta szkoła wyszła. Nawet z czym by nie. Zrobię sobie pięknego screenshota.
którego pewnie walnę na miniaturę, chociaż nie, na miniaturę muszę bardziej ukryć kursor. Nawet będziecie widzieć na miniaturę. Ale dobra, to już naprawdę na tyle, więc dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i hej hej!